I pozdrawiam dzisiaj, jak to kiedyś gadał emeryt generalnie, w sensie emeryt, papież emeryt, czyli Benedykt XVI. I kiedyś papież Benek walnął, jak się uczył się czytać po polsku, to powiedział: pozdrawiam was czule. No to ja pozdrawiam cię czulu, czule. I teraz dlaczego tak pozdrawiam was czule? Bo generalnie dzisiaj będzie trochę o czułości, ale to pod koniec. Natomiast tak się zastanawiam, jak ta Maryja, jak poszła 120 kilo prawie do tego, nie wagi, tylko odległości do tej swojej ciotki, czy kuzynki, czy zwał jak zwał Elżbiety, pani już w podeszłym wieku, która się nagle okazało, że już jest w 6 miesiącu ciąży, ta dla której to było niemożliwe. No to poradzę, a dzisiaj też poradzę na taki spacerek w takie przepiękne miejsce tutaj, gdzie mieszkam, w takie rozlewisko przeurocze i zacne. Pewnie będzie wiało po drodze, że hej, mam nadzieję, że Maryja nie musiała spacerować w takim terenie. No ale ja dopiero teraz, jak kończyłem rekolekcję u siebie, mogę cokolwiek wysupłać i pogadać. Więc do rzeczy. Dzisiaj, jak już niektórzy usłyszeli tu w mej parafii, naszej kochanej, trzy punkty. Mianowicie co? Trzy słowa klucze. Pierwszy to, że Maryja poszła z pośpiechem. Myślę, że mógłby wygrać spokojnie w kategorii najlepsze słowo roku poza pandemią, która została zdyskwalifikowana za, mam wrażenie, przez hasło pod tytułem pośpiech. Bo łazimy z tym pośpiechem wszędzie, gdzie się da, nie tylko, że tam świąteczna taka klimatownia się zrobiła, że to trzeba załatwić, tamto trzeba załatwić, a ty czy karpik już tam uhaśtany, czy już wędzonki zamówione, okna pomyte i te wszystkie pierdoluty, które się z tym wiążą. W międzyczasie może tam się człowiek odszedł trochę o konfesjonał albo nie, na ostatnią chwilę w kolejce się zirytuje, no bo jak żeby inaczej. Ale pośpiech ma swoje różne, można powiedzieć, źródełka, tak? Chciałbym cię zaprosić, żebyś sobie spojrzał, twój pośpiech czego i kogo dotyczy. Śpieszysz się, bo co? Bo co musisz zrobić? Uwaga, sprzęcik przejedzie. Tak jest. Taka droga. Śpieszysz się do kogo? Do czego najczęściej? Tak? Twój pośpiech czego dotyczy? No nie ma tak, że się ktoś z nas nie śpieszy, nawet jak jest na emeryturze. No to śpieszy się, żeby tam jeszcze wnukom dobrze zrobić, wszystkim innym tam jakoś prezenty, nie prezenty, niedziela handlowa, dzisiaj zwał jak zwał, więc trzeba trochę pohandlować, tak, różnymi relacjami, sytuacjami. Więc punkt pierwszy, pośpiech. W twoim życiu z czym on się najczęściej wiąże? Do czego się śpieszysz? Do kogo się śpieszysz? Co cię ciśnieniuje? Co tworzy taką, tak bym powiedział, świecę emocjonalną, taką wybuchową? Że jest takie ognisko, tak cię parzy, że musisz po prostu, że jest cały czas podgrzewany z pośpiechem gdzieś tam, tak? A potem finalnie wychodzi, że ten pośpiech czasami nie był warty takich nakładów, jakie w niego wkładamy. Się człowiek zasapie i nic z tego, tak? Więc to punkt pierwszy, poszła z pośpiechem. Ona się śpieszyła po to, że niosła w sobie gorącą, więc świeżo z piekarnika SMS-owego tajemnicę pod tytułem będę matką Emanuela. Ale nie poszła z tą tajemnicą do koleżanek gdzieś tam przez ścianę, czy do tych, które gdzieś tam się codziennie na kawce spotykają, tylko poszła do swojej ciotki. Wie co dalej, 120 km, po co? Ano po to, że tamta kobieta ją rozumiała, przeżywała dokładnie to samo co ona. Czyli była w stanie błogosławionym, miała jakieś tam doświadczenie życia, ale przede wszystkim tamta była bardziej potrzebująca niż Maryja. I zobaczcie, że mimo tego, że wiedziała, że jest takiej sytuacji, a nie innej, też pewnie nie za szczęśliwej, nie wesołej społecznie, to ona, wyobraźcie sobie, poszła do tej swojej ciotki, żeby jej posłużyć. Po prostu nic mniej, nic więcej, tylko poszła jej w pokorze posłużyć swoją miłością i czułością, do której za chwilę, jak powiedziałem, dojdziemy. A ja tu sobie próbuję gdzieś między jakieś barierki wleźć, bo chciałem wam jeszcze coś pokazać, jak mi się uda. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się może też nie uda. Jak poszła z pośpiechem, to ją też coś przynaglało. Żeby pozdrowić swoją ciotkę, tak? Jak wchodzi, to jak każdy z nas chyba, jak będzie teraz wchodził do czyjegoś domu w związku właśnie z Wigilią rodzinną, czy z odwiedzinami w czasie świąt i tak dalej, no to my się różnie pozdrawiamy, tak? Bo tam, skoro tylko pozdrowienie twoje zabrzmiało w moich uszach, to mi się odpalił Janek w łonie i zaczął kolega tańcować, i to na bogato. Zwykle bywa tak, że kobiety się zaczynają martwić, jak w łonie dziecko, które się rozwija, przestaje się ruszać. No to nie zwiastuje nic dobrego. Najczęściej szybka, w pośpiechu decyzja
żeby znaleźć się gdzieś na SOR-ze albo u ginekologa i trzeba ratować sytuację, tak? A dzisiaj chciałem Was przy tym zatrzymać, że ta nasza Maryja, jak strzeliła pozdrowienie w uszy Elżbiety, to ta nie była jakąś starszą babcią, która musiała sobie tam poprawiać za uchem jakiś aparat słuchowy, że tam co? Co mówisz, Maryja? Ona była bardzo dobrze słysząca, ale nie uchem, tylko sercem. I tak dostała SMS-a od niej z bliska w serce, że aż ją zatelepało. No i teraz, hasło pozdrowienia. Jak wy się witacie w domu? Jak wrócisz z kościoła, to siema, siema, cześć, coś takiego kiedyś się witało w ten sposób, że człowiek mówił, a niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak się wracało, katolicy wracali z Eucharystii, czy do domu, czy po pasterce i tak dalej, no to zanim tam była kawka, herbatka, gorące mleko, jak to u nas salezjanów jest taki zwyczaj, że po pasterce przychodzimy z młodzieżą, z ludźmi, z rodzinami na tak zwane gorące kakao. Tutaj lokalnie jeszcze się tego nie dopracowaliśmy, ale wszystko przed nami. Natomiast polecam strzelić sobie gorące kakaoko przy okazji popasterkowe. No i teraz, jak ona jest strzeliła taką gorącą wiadomość, tam tylko z tyłu pokażę, jak mi się uda, że są Daniele. Tak trochę tutaj w oddali są Daniele. Taki tu mamy klimat, że sobie łażą takie wcętki. Tak po drodze różne rzeczy można spotkać. I różnych pozdrowień używamy do ludzi, tak? W zależności od okoliczności, kogo chcemy pozdrowić, dlaczego, tak? No już pozdrawiam serdecznie, tak? Albo czasami nam się tam zaplączy jakiś paluszek, pozdrowienie międzynarodowe, które wszyscy znają. W różnych okolicznościach, nie tylko w kabinie samochodowej, gdzie nas ktoś zirytował swoim zachowaniem, bo takich mamy kierowców i tak dalej. Ale to jest też sytuacja związana, jak mniemam, z doświadczenia życia patrząc, że pozdrawiamy się w różnych sytuacjach tak bardzo wypłukanymi, nie tylko słowami czy gestami, bo to nie zawsze pozdrowienie musi wiązać się ze słowem, może też i z gestem. Tutaj ewidentnie ona skorzystała ze słowa, ale to słowo nie było jej czysto ludzkie, tylko Maria, gdzieś tam z Nazaretu, odpaliła takie słówko do swojej ciotki Elżbiety z Ain Karim, bo taka była miejscowość, w której mieszkała Elka. Tylko ona to pozdrowienie opakowała w Ducha Świętego, ponieważ cała była od góry do dołu już wypełniona Duchem Świętym, bo dzięki temu biotopowi, czyli temu środowisku, w którym była cała zanurzona, począł się Jezus, to ona jak powiedziała do niej pozdrowienie, to było pozdrowienie, które miało ładunek w sobie, jakby w jądrze Ducha Świętego. I dlatego to ją dotknęło, że z radości, tam jest jeszcze doprecyzowane, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Nie wiem, czy jak ty puszczysz jakieś takie pozdrowionko w domu do żony, do męża, do dziecka, do teściowej, do teścia, do dziadków, nie wiem do kogo tam jeszcze, do swojego syna czy córki, to że to jest takie słowo, które czasami nie pójdzie w pięty. Albo czasami kogoś tam nie spionizuje, albo czasami nie wiem, co tam się jeszcze wydarzy, tak? Czy to jest słowo z Ducha Świętego, czy z Ciebie? Bo komuś musisz taką petardę albo szpilkę położyć, że aż zmiecie. A może jest tak, że ktoś się takim pozdrowionkiem zmiótł, że po prostu masz serdecznie dosyć, jak kogoś widzisz, to zatykasz uszy, żeby ta osoba nie powiedziała do Ciebie żadnego słowa, żeby nic nie wypowiedziała. Zdaje się, że nieźle wie, ale przerwa na chwilę, żeby się doświetlić plecami, stanąć od zawiecznej tak zwanej. Cóż, idziemy dalej. Mam nadzieję, że coś jeszcze będzie słychać, bo musimy dobrnąć do trzeciego słowa. Czyli wyzwanie na te ostatnie dni to, żeby zobaczyć, jakie my pozdrowienia ślemy do siebie. Czy mówisz z Bogiem, jak dzieci ci wychodzą? Oczywiście możesz się narazić na to, że jesteś ciemnogrodem, bo inni rodzice tak nie robią, bo tego się teraz nie robi. Teraz się mówi nara, siema, hejka i w ogóle stopejka i tak dalej, nie? Żeby być takim właśnie na bieżąco teraz i trendy. To jeszcze zostaje nam taka przestrzeń, że jak ona poszła posłużyć tej swojej ciotce, to przez 3 miesiące tuż przed rozwiązaniem, czyli te takie najważniejsze miesiące, wydaje się, towarzyszyła jej swoją obecnością z wielką czułością. Tam nie jest wprost napisane tak, że ona z czułością, no ale wyobraź sobie, tak? Nastoletnia dziewczyna przed 20, pani pewnie koło 70, 80, która no wszystkiego tak płynnie, jak ta młodsza koło siebie nie zrobi, mimo tego, że ma męża, tak? Który niedawno zaczął gadać, bo mu Bóg odjął język trochę z gęby, bo nie uwierzył w to, że w starości będą mieć jeszcze syna. Dopiero jak się Janek urodzi, to mu tam odejmą tabliczkę kamienną, po której pisał, żeby się można było z nim skontaktować. No to tak sobie jakoś pewnie radzą, tak? Ale z wielką czułością ona tak jej naprawdę posługiwała. Dzisiaj takie też jeszcze trzecie hasełko na ten czas przedświąteczny do piątku. To spróbuj
popatrzeć sobie w swoim życiu, z jaką czułością się spotykasz. Od męża, od żony. My często mamy takie oczekiwania też, tak, żeby ktoś był czuły w stosunku do nas. I to jak idziemy w lata, to w końcu się rozczarowujemy tym oczekiwanym i niedawanym uczuciem, które ma wyraz właśnie pewnie w miłości, w przyjaźni, przez taką czułość. A tak naprawdę wyrazem tego jest często dotyk. Zobaczcie, przez te wszystkie izolacje, kwarantanny, maseczki i te inne wszystkie rzeczy, to strzelili nam potężnie w serce, czyli zabrali nam dotyk, zabrali nam czułość, zabrali nam możliwość okazywania tego, a w zasadzie obciążyli to tak potężnym, wszechobecnym strachem, który sprzyja ku manipulacji nie tylko, żeby człowieka wykastrować z jego podstawowych narzędzi do rozwoju, że człowiek potrzebuje od najmłodszych swoich chwil życia czułości. Jak na przykład noworodki, które są bez możliwości w inkubatorach dotyku swojej mamy, bo COVID. Jak im teraz oddać to w pierwszych chwilach, tą obecność, czułość, ciepłość, bicia serca mamy, te pocałunki, które są? No jak im to oddać? I potem dzieci idą z takim deficytem. Co z tego będzie? No pewnie będziemy tego świadkami. Jak nie my, to nasze dzieci albo nasze wnuki. Natomiast jeszcze ważne jest to, że my takiej czułości potem sobie sami nas zaczynamy odmawiać. A, bo to już tam... Czego tu się spodziewać po 20 latach małżeństwa, po 30, po 60... A, to tam... A czego od dzieci się to spodziewać? Oni tylko chcą. No ale my się na to godzimy. My taki świat budujemy wkoło siebie. To co możemy robić, na co mamy wpływ? No to nasz stosunek do, czyli twój stosunek do okazywania czułości, ale też do przyjmowania czułości. No czasami trzeba komuś zakomunikować, nie żebrać. Proszę tego nie mylić. Zakomunikować, że no, potrzebuje jakiegoś ciepłego, wspierającego, czułego dotyku, obecności, czegokolwiek, tak? To jest środowisko, w którym my się rozwijamy. I to bardzo dobrze. I to są komfortowe warunki wzrostu do rozwoju naszego serca i nie tylko. Więc zachęcam, żeby sobie zobaczyć tak, czy... Czasami łatwiej jest, wiecie, w domu kogoś przytulić, ale w zależności od tego, czy mamy z nim kosę, czy siekierę, czy jakieś tam inne poranienia, no to jeża nie przytulisz. Ty możesz próbować, tak, ale trochę się pokaleczysz. Taki jeżozwierz potem wychodzi z tego, tak? Ale jak spotkasz takiego człowieka pod sklepem przysłowiowego, czy gdzieś śmierdzącego brudasa w Wigilię, czy gdziekolwiek indziej, no to tam lepiej rzucić dychę, czy albo w ogóle obejść i z daleka coś tam bułkę mu wcisnąć i nara. Do kościółka zajmieć jakąś tam torebkę na Caritas, czy gdzieś indziej. No, a przytulić takiego człowieka, albo okazać czułość komuś, kto po prostu odrzuca z daleka. Może czułość komuś, kogo nie lubisz, nie cierpisz, nienawidzisz, zabiłbyś chętnie. I to się być może ciągnie od lat. A może to jest taki adwent, żeby się tą czułością zająć? Dobra. Trochę powiewa. Mamy przepiękny, nie będę ściemniał tutaj, ale no przepiękny mamy klimat. Wracam do kościoła obierać choinki i trochę pożonglować z ludźmi. Przy okazji trochę śmichu, trochę chichu. Rozświetlimy trochę sytuację, żeby było ile przygotowania, tyle świętowania. Przylazła mi dzisiaj taka myśl, jak się Juskowi wczoraj przyśniło we śnie, że coś tam, żeby ją oddalić i żeby jej nie zniesławić, to mi dzisiaj taka myśl w nocy przyszła i też próbuję ją oddalić i zniesławić. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Myślę, żeby przez 3 najbliższe dni jeszcze nagrać takie ala rekolekcje last minute dla spóźnialskich, czy ten, nie wiem, czy mi się to uda, czy starszy mi prąd, bo jeszcze muszę jakieś tam oceny powystawać, jakieś teamsy pouruchamiać, bo to jutro zdalne się zaczyna znowu, matko i córko. No i co? I to proszę Was o modlitwę, czy to ma pójść, czy nie pójść, czy to gdzieś tam nagrać, czy nie. Właśnie młodzi mi powiedzieli w kościele, że dobrze by było, jakiś mają fajny teren, może coś się wydzierga, ale po prostu już prądu nie ma, nie? Już światełka gasną, więc może coś się jeszcze wydzierga. I pocieszcie się dzisiejszym byciem ze sobą, okazujcie sobie czułość, pozdrawiajcie się ile wlezie i przytulajcie się i niech Pan będzie z Wami. O! Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Ha, idzie zima fajna. Ha, ha.